imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozpoczniemy nasze nabożeństwo w piątą niedzielę po Wielkanocy, niedzielę rogatę, proście, wysłuchaniem fragmentu psalmu 95, który jest zatytułowany Chwała Wielkiemu Bogu. Chodźcie, śpiewajmy radośnie Panu, wznośmy okrzyki na cześć skały naszego zbawienia. Przyjdźmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze, radośnie śpiewajmy Mu pieśń, bo Pan jest wielkim Bogiem i wielkim Królem nad wszystkimi bogami. W Jego ręku są głębiny ziemi, szczyty gór należą do Niego, Jego własnością jest morze, bo On sam je stworzył i suchy ląd ukształtowały Jego ręce. Chodźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz, klęknijmy przed Panem, naszym Stwórcą. On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska, stadem w Jego ręku. Obyśmy dziś usłyszeli Jego głos. Chwała niechaj będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen. Módlmy się. Panie nasz i Boże, dziękujemy Tobie za kolejną niedzielę, w czasie której dziękujemy Tobie za wszystkie dary otrzymane z Twojej ręki i prosimy o Twoją czynną i pełną miłości i wybaczenia obecność w naszej codzienności. Czuliśmy i czujemy Twoje prowadzenie w minionym tygodniu, które przejawiało się w wielu momentach naszego życia, najczęściej nieoczekiwanie, w sposób wywołujący zaskoczenie, które zmieniało się w pełną pewności i spokoju radość, że jesteś wierny swym słowom i obietnicom. Nie odwróciłeś się od nas, choć my nierzadko odwracaliśmy się od Ciebie, gdy źle mówiliśmy, zapominając o Tobie w chwilach, gdy czyniliśmy i myśleliśmy o swych bliźnich i nas samych źle, niesprawiedliwie i krzywdząco. Za to wszystko Ciebie, Panie, prosimy o wybaczenie. Ty wszak w nieskończonym Twym miłosierdziu, Twego Ducha stale posilasz i powołujesz swój lud i odnawiasz każdy nasz dzień. Nic i nikt nie może przeszkodzić Ci w przemienianiu ludzkich serc, tych, których powołałeś i wybrałeś. Panie nasz i Boże, prosimy, byś upewniał nas o swej wierności i niezmiennej miłości do nas. O to Ciebie prosimy w imieniu Twojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Wysłuchajmy fragmentu pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza. Jest to rozdział 2, wiersze od 1 do 6. Proszę więc przede wszystkim, aby prośby, modlitwy, błagania i dziękczynienia były zanoszone za wszystkich ludzi, za królów i wszystkich rządzących, abyśmy mogli wieść życie spokojne i bezpieczne, z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz piękna i miła przed naszym Zbawcą Bogiem, który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jeden jest bowiem Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.
Błogosławieni są wszyscy ci, którzy słuchają i strzegą Słowa Bożego. Alleluja. Słowa zaś Ewangelii zapisane są w Ewangelii Mateusza w rozdziale 6, w wierszach od 5 do 14. Jest to fragment mówiący o modlitwie. Jezus powiedział: gdy się modlicie, nie naśladujcie obłudników, którzy lubią odprawiać modlitwy w synagogach i na głównych ulicach, aby pokazać się ludziom. Zapewniam was, już otrzymują swoją nagrodę. Zaś ty, gdy się modlisz, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi także to, co ukryte, wynagrodzi tobie. W swoich modlitwach nie bądźcie gadatliwi jak poganie, którym wydaje się, że zostaną wysłuchani ze względu na swoją wielomówność. Nie naśladujcie ich. Ojciec wasz bowiem wie, jakie macie potrzeby, jeszcze zanim go poprosicie. Wy zatem tak o to się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się spełni Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, to i wam przebaczy wasz Ojciec, który jest w niebie. Jeśli zaś nie przebaczycie ludziom, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam przewinień. Oto Słowo Boże. Zastajmy w łasce i poznaniu Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, któremu niechaj będzie cześć i chwała teraz i po wszystkie czasy. Amen. Po wysłuchaniu i po przyjęciu słów Bożych do serc naszych wspólnie złóżmy wyznanie naszej wiary słowami apostolskiego wyznania wiary. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi. Amen. Wysłuchajmy fragmentu Księgi Przysłów, rozdział 30, wiersze od 5 do 9. Jest to fragment, który zatytułowany jest Nauczanie Agura. Każde słowo Boga jest sprawdzone. On jest tarczą dla tych, którzy uciekają się do Niego. Nie dodawaj nic więc do Jego słów, aby cię nie skarcił i abyś nie okazał się kłamcą. O dwie rzeczy cię proszę, spełnij je, zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i kłamstwo, nie zsyłaj na mnie biedy ani bogactwa. Karm mnie tylko chlebem potrzebnym do życia, abym, gdy będę syty, nie zaparł się ciebie i nie mówił, kim jest Pan. Albo gdy zubożeję, nie zaczął kraść i nie obrażał imienia mojego Boga. Panie nasz, prosimy o błogosławieństwo i o prowadzenie dla Twojego słowa. Niech ono będzie dla nas pokarmem, po którym już żadnego innego pokarmu duchowego nie będziemy potrzebowali. Prosimy, bądź z nami w Duchu swoim świętym. Amen. Moi drodzy, dzisiejsze słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy, możemy uznać za życiowe motto mądrego człowieka. W zbiorze przysłów lub inaczej przypowieści przypisywane są one pewnemu mędrcowi o imieniu Agur. Jest to prośba, jest to modlitwa, bardzo ważna, dotyczy bowiem życia i śmierci. Agur czuje wewnętrzną potrzebę, by prośby te zostały spełnione, zanim umrze. Gdyby tak się nie stało, to wydałoby mu się, że po prostu życie zmarnował. Zatem spełnienie tej prośby ma zadecydować o finale jego życia. Jednocześnie od początku jest już dla niego jasne, że tym, który jest w stanie spełnić jego prośby, jest sam Bóg. Jego słowo jest sprawdzone, bo wielu, którzy zwrócili się do Niego, nie rozczarowało się. Człowiek jest za słaby, zbyt niepewny, łatwo polegnie. Spełnić swe marzenie może jedynie z pomocą Bożą. Agur prosi zaledwie o dwie rzeczy. Pierwsza dotyczy, mógłbym rzec, spraw duchowych, prawdy i kłamstwa. Druga zaś spraw materialnych, ziemskiego zabezpieczenia życia. Błędem byłoby jednak między tymi dwiema prośbami kreślić jakąś linię graniczną. Są one bowiem w życiu nierozłącznie ze sobą powiązane. Oddal ode mnie fałsz i kłamstwo. Mogę śmiało stwierdzić, że dzisiaj każdy człowiek narażony jest na kłamstwo, ulega półprawdom, demagogii, manipulacjom czy prawdom alternatywnym. Nikt nie ucieknie od tego. Sami nie potrafimy się wyznać w gąszczu danych, odróżnić prawdy od kłamstwa. Nikt z nas nie posiada dostatecznych informacji dotyczących tego, co się dookoła nas dzieje. Jesteśmy w większości przypadków skazani na to, co powiedzą nam specjaliści albo ci, którzy za takich się uważają. Wszystko, co do nas dociera, jest już w pewien sposób przefiltrowane, przetworzone, uprzednio przygotowane, podane w skrócie, ukierunkowane. Informacja, słowo wprawiają świat w ruch. Wyolbrzymiona histeria, lęk
czy też skrajne lekceważenie problemu narosłe na przykład wokół problemu pandemii jest tego wymownym dowodem. Prawda jest o wiele bardziej złożona niż ta podawana w mediach. Brak rzetelnej dyskusji, uczciwej rozmowy wiedzie jedynie ku podziałowi ludzi na dwa nieprzejednane obozy. Po pierwszym okresie solidarnego działania już przestali oni ze sobą rozmawiać, rzucają jedynie w swoim kierunku wojownicze okrzyki i hasła. Zapomina się przy okazji o tylu ważnych sprawach, a zwłaszcza o tym, że jesteśmy w większości chrześcijanami i że powinniśmy kierować się przede wszystkim nauką Chrystusa, że skutki epidemii mogą, ale nie muszą doprowadzić do destabilizacji, za którą i my możemy ponieść odpowiedzialność bez względu na to, czy chcemy ją uniknąć, czy nie. Zawsze tak było. To jest zaledwie jeden z wielu przykładów. Z trudnością rozróżniamy kłamstwo od prawdy, czarne od białego. Co z tym więc począć? Gdzie znaleźć pomoc? Czytamy dalej. Oddal ode mnie fałsz i kłamstwo, znów powtórzana prośba. Prosimy Boga, by nas przed tym uchronił. Dobrze, ale w jaki sposób ma nas ochronić? No, z pewnością nie sprawi, że przestanie nam działać internet, czy telewizja, czy cyfrowa, bądź naziemna i tym sposobem nie dotrze do nas sfałszowana wiadomość. Bóg podaje nam swoje słowo, w którym mówi o wielu ważnych i zasadniczych sprawach, a my mamy ten przywilej, tę możliwość, by Jego słowo i Jego mądrość przykładać jako miarę do spraw i wydarzeń dziejących się dzisiaj dookoła nas w poszukiwaniu inspiracji do rozwiązywania problemów. Nie oznacza to wyciągania na chybił trafił biblijnych wersetów jak królika z kapelusza czy losów w loterii. Jednak intencje, duch, wielość analogii czy podobnych sytuacji daje nam dzisiaj możliwość spotkania się z etycznymi wskazówkami i podpowiedziami z życia naszych praojców, proroków opisanych w Biblii Starego i Nowego Testamentu. Słowa wypowiedziane przez Pana są przecież słowami niezmąconej prawdy i pewności. A one zaś dla nas, wierzących, stają się naszymi słowami, instrukcjami, wskazówkami czy podpowiedziami tak dla nas ważnymi, że nie wolno nam ich zapominać bądź odsunąć na bok i postępować w taki sposób, jakby nigdy nie zostały wypowiedziane. I mamy wciąż uważać na to, by zajmując stanowisko w sprawach tego świata, czynić to jako lud Boży, a nie jako ci, dla których Bóg nie istnieje, zachowując się tak, jakby Go nie było. Człowiek może zmarnować swoje życie i stracić swoją duszę, gdy zapanują w jego życiu słowa kłamliwe i przewrotne. Rozwiązanie, które nam, chrześcijanom, ewangelikom, jest naturalne, to bliska i osobista relacja z Bogiem, która nie jest ani łatwą, ani prostą. Mądry Agur prosi, by Bóg nie zsyłał na niego ani biedy, ani bogactwa. Prosi, posilaj mnie chlebem według moich potrzeb, prosi, abym z jednej strony przesycony nie zaparł się Boga i nie rzekł, a kto to taki Pan? A z drugiej strony, żebym z biedy nie kradł i tym samym nie narażał na wstyd imienia Bożego. Dziwne, że ten mędrzec prosi o to, jakby czuł, że sam nie znajdzie w sobie dość siły, by zachować się fair względem Boga. Wie jednak, że człowiek czasem może nie znać lub nie mieć umiaru. Chciałby więcej i lepiej, lecz czy będzie miał dość czy za mało, zawsze będzie postrzegał to w sposób bardzo subiektywny.
Tymczasem w ten świat pragnień czy sytości wstępuje Bóg, który chce uczyć wdzięczności za hojność i pokory w niedostatku. Są tu przedstawione i nazwane dwie pokusy. Zaparcie się Boga z powodu przesytu i Jego obraza wynikająca z biedy. Karm mnie chlebem według mej potrzeby, abym gdy będę nim najedzony, nie powiedział Bóg, jaki Bóg. Zachłanność, łapczywość, nienasycenie, one zazwyczaj kierują człowiekiem, opanowują go bez reszty, a jednocześnie oddalają od Boga i od drugiego człowieka. Kto sam zabezpieczył swoje potrzeby i nie potrzebuje do tego Boga, jest w tym momencie niejako skończony. Nic go w kwestii ducha, na nic go już nie stać. Posiadać według własnych potrzeb, czy nie brzmi to trochę jak hasło i norma z minionej epoki? W tym stwierdzeniu, jeśli prawidłowo pojętym, brzmi jednak niewątpliwa mądrość. Oznacza ono bowiem oceniać swoje wymagania pod kątem tego, ile jest mi aktualnie naprawdę potrzebne. By w efekcie inaczej wyglądała moja szafa z ubraniami, moja biblioteka, mój warsztat i pracownia, kredens, a w końcu i mój żołądek. Przesycony, przejedzony człowiek mówi: po co mi jakiś Bóg? Nie interesuje mnie, nie jest mi potrzebny. Jest mi dobrze i bez Niego. I faktycznie potwierdza to całym swoim życiem, swymi czynami, pokazując różnicę między tym, jak z Nim teraz jest naprawdę, a jak powinno być. I znów pytanie. W jaki sposób Bóg nasyci człowieka, aby nie był przejedzony? Pozamyka wszystkie sklepy, by nie miał dokąd pójść, by zrobić zakupy? Oczywiście, że nie. Będzie za to uczył nas przyjmować z wdzięcznością to, co posiadamy, dostrzegając, że tym, który nasyca, jest właśnie On sam. I wierzyć, że On troszczy się o nas i że w rzeczywistości tak jest i że to nie jest autosugestia czy moje pobożne życzenie. Karm mnie chlebem według mego pragnienia, abym z głodu nie zaczął kraść i nie wystawiał na szwank Twego imienia. Niezwykłe i zastanawiające, że i o to mędrzec prosi Boga. Czy biedak nie może być uczciwym człowiekiem, gdy tego zechce? Czy naprawdę biedny musi kraść? Moi drodzy, gdyby to było takie proste, to prawdopodobnie nie trzeba by było zamęczać Boga takimi prośbami. Najczęściej niestety jest tak, że człowiek syty nie rozumie ani biedy, ani biednego. Być może nie chce tak naprawdę zrozumieć tych trudnych sytuacji, w które wielu ludzi nagle wpada, by tkwić w nich potem beznadziejnie i długo. Wiem tylko tyle, że to naprawdę objaw łaski Bożej, gdy człowiek nie jest na tyle biedny, aby musiał podejmować rozpaczliwe i desperackie kroki. Kraść, najmować się do prostytucji czy do rozprowadzania narkotyków, albo płacić przemytnikom ludzi dziesiątki tysięcy euro, by potem zatonąć w morzu albo skończyć w pułapce nielegalnej niby ekonomii. To łaska, moi drodzy, że posiadamy te swoje miłe domki czy ładne auta, których istnienie niestety przyjmujemy nierzadko jako coś normalnego, zasłużonego, bo nam się należy. Nic nam się nie należy. Kto jak Agur prosi Boga w taki sposób o swoje życie, pokazuje, że zastanawia się nad sobą, nad innymi, nad tym światem i nad Bogiem. Myśli o nich i nie są mu oni obojętni. To oznacza, że wciąż uczy się na nowo żyć z tym, co posiada, co spożywa, z kim żyje i kogo kocha. Środek ciężkości,
spoczywa w świadomości, pragnieniu i pogodzeniu się z tym, że Bóg daje tyle, ile potrzeba. Warto więc, moi drodzy, prosić o taką wiarę. I warto, moi drodzy, za taką wiarę dziękować. Módlmy się. Panie nasz Jezu Chryste, Ty jesteś naszym mistrzem w wierze i nadziei, w życiu i śmierci, również w modlitwie i dziękczynieniu. Nie zawsze wiemy, jak powinna wyglądać nasza modlitwa, o co, o kogo mielibyśmy się modlić tak, by ona Tobie się podobała. Twój Duch wszak jest nam pomocny w naszych modlitwach, wznosi ją ku Tobie i prosi za nas. Ty, Panie, który w ciągu swego życia na ziemi poznałeś i doświadczyłeś osobiście całej nędzy świata, znasz nasze troski i radości, wiesz o wszystkim, czego nie jesteśmy w stanie wysłowić. Wraz z całym Twym stworzeniem zanosimy swe prośby i błagania,
Nie pozwól, by Twe stworzenie zginęło. Dawaj wszystkim pokarm i napój. Zachowuj świat i udziel pokoju w serce człowieka. Bo wtedy, mając serce spokojne i mocne nadzieją, możemy szerzyć pokój wszędzie tam, gdzie nas poślesz. Popatrz, Panie, na swe dzieci, na ich cierpienie, błądzenie, rozpaczliwe poszukiwanie szczęścia i wyzwolenia z ciemności. Okaż swe zmiłowanie, Panie, okaż swoją moc i chwałę. Udzielaj wciąż siły i odwagi Ducha Świętego swemu Kościołowi, gdy prosimy za swych braci i siostry, okaż im swą miłość i pokaż im drogę. Sprawdy wszyscy, którzy przeżywają kłopoty i troski, choroby i cierpienia, poczucie opuszczenia i beznadziei, by oni poznali, że kochającym Ciebie wszystkie sprawy prowadzą ku dobremu. Modlimy się za tych, którzy z różnych przyczyn nie potrafią, nie mogą, nie są już w stanie się modlić. Spraw, Panie, byśmy stali się narzędziami w Twych rękach, pochodniami światła, powiewem świeżego powietrza, łykiem czystej i chłodnej wody dla błądzących w ciemnościach dusz, żyjących w dusznych pomieszczeniach swych lęków i obaw i spragnionych sprawiedliwości i akceptacji. Udzielaj wciąż pewności i nadziei Twego Ducha, byśmy w całym Kościele umieli się modlić najpierw o rzeczy i sprawy Twego Królestwa i polegali na Twej obietnicy, że o cokolwiek prosilibyśmy Ojca w Twoim, Jezu Chryste, imieniu, stanie się nam. Tak więc prosimy Ciebie w Twoim imieniu. Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i da swój pokój. Amen. Moi drodzy, wysłuchajmy jeszcze ogłoszeń. W naszym zborze warszawskim, decyzją większości kolegium, nabożeństwa niedzielne z udziałem wiernych są nadal zawieszone. Spotkamy się więc przed ekranami komputerów w przyszłą niedzielę, 24 maja, o godzinie 10:30. Nabożeństwo poprowadzi ksiądz Michał Jabłoński. Zaś w czwartek, 21 maja, o godzinie 18:00, w święto Wniebowstąpienia Pańskiego, odbędzie się w naszym Kościele nabożeństwo internetowe, które poprowadzi ksiądz Roman Lipiński. Studium biblijne w środę 20 maja rozpocznie się o godzinie 18:00, a zajęcia dotyczące nauki o naszym Kościele o godzinie 19:00. Zajęcia te przeprowadzane są na platformie Skype. Również zajęcia dla grupy przedkonfirmacyjnej odbędą się w czwartek 21 maja o godzinie 14:00 na platformie Skype. Moi drodzy, serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty, kolekty, ofiary, które wpływają na konto naszej parafii. Kolejny raz powtarzam, ale też i podkreślam z radością, że to wyraz odpowiedzialności, łączności ze zborem i miłości do naszego Kościoła, do naszej parafii. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Numer konta
dostępny jest na stronie naszej parafii www.reformowani.org.pl. Pozostańmy w pokoju. Miłujmy się wzajemnie tak, jak Chrystus Pan nas umiłował. O dobroczynieniu i miłosierdziu nigdy nie zapominajmy, albowiem są to ofiary naszych rąk i serc, tak bardzo Bogu miłe. Amen. Pozostańcie w pokoju, przyjaźni, miłości wzajemnej i odwadze. Do zobaczenia.